Cześć, dzień dobry. Remco Evenpool po samotnym ataku, bardzo śmiałym na zjazdach z Sormano, demoluje rywali dojeżdżając do mety z ponad minutową przewagą i wygrywa Lombardię. No nie, znaczy byłoby tak, gdyby nie Tadej Pogaczar, który zaatakował mniej więcej w połowie Sormano i dojechał do mety z jeszcze większą przewagą. W ten sposób Słoweniec zamyka perfekcyjny, genialny, idealny Najlepszy sezon. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wycznowym kolarstwie. Tak, już widziałem wiele komentarzy, że w zasadzie to było nudne, że znaliśmy zwycięzcę przed startem, że wszystko rozegrało się tak jak Tadej Bogaczar zwykł rozgrywać w tym sezonie po długim, śmiałym ataku na trudnym elemencie trasy. To wszystko się zgadza. To wszystko się zgadza, co nie zmienia faktu, że to jest wielkie dzieło Tadeja Pogaczara. Wybitny sezon, padają kolejne rekordy, są wyrównywane kolejne rekordy. Oczywiście cztery wygrane z rzędu i cztery wygrane w Lombardii, co nie jest pięć wygranych w Lombardii, który na swoim koncie ma Faustokopii, ale ten rekord, czy padnie? Pewnie padnie, tak czy inaczej. Geniusz, geniusz Pogaczara do wygranego Giro, do wygranego Touru, do wygranego mistrzostwa świata, dokłada drugi monument w sezonie. Puch, każdy z wielkich turów wygrywał z wieloma, po, po, po wygrywaniu wielu etapów. No to jest, to jest wybitne. Myślę, że na temat całego tego sezonu nie tylko ja. Tak, wszyscy będziemy tworzyć bardzo wiele treści. Co do samego wyścigu i co do tego mini żartu dotyczącego Remco Event Poola, no to słuchajcie. Tak naprawdę istotne jest to, że kolarze drużyny Emiratów wykonali rewelacyjną robotę, kasując bardzo mocną ucieczkę, ucieczkę nafaszerowano bardzo mocnymi góralami, bo Indani Martinez i Arensman i Kelderman Także naprawdę no, było kogo gonić. Wyścig rozegrany perfekcyjnie nie tylko przez Pogaczara, ale i przez jego kolegów z drużyny. W pewnym momencie, co też warto zaznaczyć po pracy wykonanej dla Pogaczara, szansę na podium miał nawet Paweł Siwakow, ale ostatecznie no, rywale, których dogonił, rywale, których dogonił, no, byli, byli mocniejsi na mecie. Także także forma kolarzy drużynami Ratów, no imponująca, imponująca i należy to podkreślać, bo to była nie tylko imponująca forma samego Pogaczara, samego Pogaczara, który no zrobił, tak zrobił to do czego nas przyzwyczaił w tym sezonie, długi atak, prawie 50 km przed metą, 48 przed najcięższym odcinkiem Sormano. Warto tutaj zaznaczyć, że Trasa tegorocznej Lombardii, bo Lombardia jest tym monumentem, który trochę organizatorzy Lombardii żonglują, trochę trasą, tak? trochę ją dostosowują do warunków, do, do tego, jak wygląda sytuacja w peletonie I realnie rzecz ujmując, w tym roku ta trasa tak naprawdę była ułożona trochę przeciwko Pogaczarowi. To znaczy, końcówka była relatywnie łatwa. Ostatni duży podjazd, właśnie był prawie 50 km przed metą, w końcówce tylko. Jeden miejski, krótki podjazd, na którym no, mogło się coś zadziać, gdyby dojechała większa grupa. Yy, natomiast no, to Pogaczarowi nie przeszkodziło. Nie przeszkodziło, zrobił to co robi zawsze po przygotowaniu ataku przez kolegów z drużyny po prostu przyspieszył i odjechał zanim, zanim zostali zanim zostali Evenpool został Enric Mas i został Van Etfell z Lotto Destiny i jechali dosyć dosyć mocno bym powiedział natomiast co jest istotne to Remko zaraz za szczytem na szczycie Sormano no, przyspieszył i, i on jechał to, to było zaskoczenie myślę, że Remko tutaj ma, ma porachunki z Lombardią bo trzeba pamiętać ten jego upadek z mostu, no, który niemal zakończył się tragicznie, natomiast Remko wyszedł z tych opresji, no i powrócił do bardzo wysokiej dyspozycji. Tutaj obok tego mostu jechali, ale pod górę. No i Remko naprawdę tutaj spisywał się na zjazdach znakomicie. Dość powiedzieć, że w pewnym momencie nawet na zjazdach zaczął nieco odrabiać do pogaczara, Pogaczar, pogaczara który jakby na to nie patrzeć, jest zjazdowcem bardzo dobrym. A mimo to Remko, tutaj gdzieś gdzieś. Był taki moment, gdzie z minuty 15 zrobiło się minuta 5. Natomiast na mecie, na mecie tady Pogaczar miał 316, 316 przewagi. O ile patrzyłem na jakieś szybkie statystyki, to jest to największa przewaga na mecie Lombardi od 71 roku, kiedy o parę sekund większą przewagę tylko miał Eddie Merks. No i generalnie prawda jest taka, że w tym momencie punktem odniesienia dla Tadeja Pogaczara w wielu statystykach staje się Eddie Merckx. Staje się nie kto inny, co kolarz wszechczasów. No i to pokazuje z, ze skalą jakiego talentu i z eksplozją talentu, eksplozję talentu, jaką w tym roku obserwujemy. Oczywiście tutaj zawsze będą się pojawiały pytania o przyczyny tego sukcesu, o przyczyny sukcesu i formy całej grupy Emiratów w tym roku powiem tak, bo na pewno jeszcze do tego nawiążę wielokrotnie tej jesieni pamiętacie grupę Jumbo -Wizma rok temu która zdominowała wielkie tury absolutnie zastanawialiśmy się ile, jak długo oni jeszcze będą dominować co się, co się będzie działo potem kiedy wygrali wszystkie trzy wielkie tury w zeszłym roku, a WLT zdominowali całkowicie, no cóż w tym roku sezon ułożył się w ten sposób, że może nie, nie istnieli, ale ten sezon był dla nich bardzo, bardzo trudny. W związku z tym taki sezon, jaki pokazał nam w tym roku Tadej Pogaczar, może się już nigdy nie powtórzyć. Z dużym prawdopodobieństwem nie powtórzy się nigdy. No chyba, że ten zawodnik zaskoczy nas jeszcze nie raz. Pewnie jeszcze nie raz nas zaskoczy, natomiast to co oglądamy w tym roku... Tak jak mówię, powtórzyć wcale się już nie musi. Zresztą szansa, że coś takiego się powtórzy, no jest minimalna. Przewaga, jaką miał na mecie, olbrzymia. Natomiast warto podkreślić, że Remko, który pod koniec już nieco słabu, no dojechał, dojechał do mety z przewagą minuty 15 sekund nad grupą pościgową. grupą pościgową, która trochę współpracowała, trochę nie współpracowała. Na ostatnim, na ostatnim podjeździe dnia, na San Fermo della Battaglia, tym właśnie miejskim podjeździe, wąskim, krętym, miejskim, gdzie były tłumy w kibiców, w ogóle były tłumy kibiców przy niemal całej trasie, co pokazuje, że no, Włosi nie są zmęczeni sezonem, nie są zmęczeni sezonem turystycznym, sezonem kolarskim i przy trasie Lombardii zjawili się naprawdę tłumnie i oglądało się dzięki temu to jeszcze lepiej. Na San Fermo do, do Massa, do Van Twela i do Siwakowa. Dojechał Giulio Ciccone, który tam przyspieszył, poprawił i dojechał do mety na trzecim miejscu, co też jest dla organizatorów Lombardii tą wielką sprawą, bo na podium mieliśmy Mistrza Świata, Zwycięzcę Giro Turu, Mistrza Olimpijskiego i Najlepszego albo jednego z najlepszych włoskich kolarzy. W związku z tym ta narracja, jakaś pokazująca znaczenie tego wyścigu dla świata i dla Włochów, no, nie, może być, nie może być lepsza. Także, no cóż, Tadej Pogaczar pokazuje, że jego Klątwa tęczowej koszulki nie dotyczy, przynajmniej zaraz po Mistrzostwach Świata. Zobaczymy, jak ułoży się jego sezon, jak to będzie wszystko wyglądało w przyszłym roku, na co się zdecyduje, co wybierze, jakie cele sobie postawi. Natomiast jeśli chodzi o samą Lombardię, to mimo, że została rozegrana według scenariusza, do którego Eventpull nas, Boże, pogacza nas przyzwyczaił. To właśnie muszę podkreślić dobrą, odważną jazdę Pola, który pokazał, że no, nawet jeśli jest tym drugim, to też jest wielkim. No, a sam atak Pogaczara i praca drużyny, która, którą wykonali koledzy właśnie na rzecz swojego lidera. Imponująca. Także, moi drodzy, to by było na tyle, na szybko. Statystyk można mnożyć, statystyk można mnożyć, można się przyglądać punktom, jakie zdobył Pogaczar w ostatnich latach, w XXI wieku, tak naprawdę, według różnych rankingów, według Procycling Stats, czy według CQ Ranking, na bazie CQ Ranking. Ja prowadzę mój ranking mistrzów świata. Cztery najlepsze sezony w XXI wieku, najwyżej punktowane. To są sezony Pogaczara, potem jest Sagan, Roglic, Gilbert i Winegor. Um, tak jak mówię, no, największa przewaga od czasu Merksa. Um, jedyni zawodnicy, którzy wygrali Miś świata, Lierz Bastonierz i Lombardy w jednym roku, to jest Merks i Pogaczar. Um, najwięcej zwycięstw indywidualnych wśród zawodowców w XXI wieku to jest Alessandro Petaki, wybitny sprinter w 2005 roku, kiedy miał genialny sezon, i Tadej Pogaczar, który kurcze nie jest sprinterem. Um, więc. Tego jest cała masa, tego jest cała masa. To jest wybitne, imponujące, wielkie. E, oglądaliśmy po raz kolejny w tym roku historię kolarstwa na żywo. Także moi drodzy, e, pięknie Wam dziękuję. Jeszcze nie dziękuję Wam za cały sezon, bo będzie jeszcze trochę materiału w tej jesieni. Tak czy inaczej, kłaniam się nisko, kłaniam się nisko Panu Bogaczarowi, kłaniam się nisko Wam. Dzięki wielkiem, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.